Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Wiecie co? Nie chciało mi się troszeczkę przejmować jeszcze wszystkich punktów widokowych, bo naprawdę są to naprawdę duże i wysokie budynki. I też nie mam jeszcze lokalizacji grobowca asesynów, więc musicie mi to wybaczyć. Come faccio a entrare? Scalo il muro e... Oh, niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Ti ho già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito! Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Prendiamo, bastardi. Chi vuol morire per prima? Sporo ich naprawdę. Nie wiem, czy z aktualną bronią mogę w ogóle próbować. Naprawdę, myślę, że mogę sobie nie dać tu rady. Moja broń do najlepszych nie należy. A jeszcze to nie są zwykli praktycznie... To nie są... Tutaj jest połowa z nich... Na przykład ten, z którym walczę, oni naprawdę potrafią dużo lepiej walczyć od standardowych przeciwników. Nie mogę ich też złapać za tak zwane fraki. Oni są po prostu silniejsi od... standardowych. Dobra, wiecie co? Muszę sobie tego użyć chyba. Wiecie co? Czekajmy. Bo tam ona z kimś walczy chyba, tak? Dobra, i teraz razem sobie poradzimy z nim. O, ona zamierza pomóc, ale fajny ma... Fajną ma broń. Cholera. Stai facendo? Sbrigati! No i cic. Alle prime luci dell'alba! Presto si avvicinano! Chwila? Czekajcie, chwilę, muszę coś... Dobra. Kolejni. No, widzisz? Czemu my idziemy znowu tu samo? Co tu w ogóle chodzi? Naprawdę my chyba idziemy po najbardziej bezpiecznych ulicach? Thank you.
A ona nie pomoże, nie? Naprawdę, czasem chyba jest łatwiej po prostu za pomocą tego ukrytego ostrza walczyć. Idź. Ja mi wkurwia ona, naprawdę. Czy ona coś zabije? Czy mi się przez chwilę wydawało, że... Jak ja upadłem w ogóle? Czy ona go goni, czy ona po prostu ucieka? Nie, ucieka. 50% rozgłosu mam ponad. Dzięki niej. No idź. No nie daje rady chyba już. Ah, Cristo, la gamba! Non ho inteso il tuo nome. Rosa. Onorato, Rosa. Mi chiamo Ezio. Lo so. Come sarebbe che lo sai? Non ora. Ti pare il momento di fare conversazione? O sei cieco? Czy ja wiem, czy to jest dla mnie zaszczyt? Nie powiedziałbym. Avanti, non siate tipi! Ugo! Che accade? Rosa è ferita. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Fa piano. Andate, mi occupo io delle guardie. Hugo Copter. Subito! Eccolo! Svelti, svelti! Falli fuori, Ezio! Wreszcie ktoś musi się zająć tymi strażnikami, co nie? Oni się raczej nie spieszą. A pewnie zaraz byłby komunikat, że znajduje się za daleko celu. Więc muszę po prostu na nich czekać. Niestety, ale muszę. Naprawdę? Tu już nie zabijają one... Nie zabijają one na raz? Nie. A, zaraz. Eccolo! Prendiamolo! Dannazione, riportatelo qui! Puttana! Ferma lì! Finalmente qualcuno che prende le nostre difese! È fatto! Bravo! Va giù, basta! Là! Là! Vattene di qui, folle! Non ti vogliamo, Nicolato! Ferma! Nie zauważyli, co nie? Dovresti stare qui! Laggiù, eccolo! Czy oni na otwarte morze chcą płynąć? Muszą tak, takie nieotwarte... Ci tirano contro! Gdzie? Aha, w lewo. Czy ja zdążę? Nie tak. Ja nie zauważyłem. Myślałem, że więcej tych pieniędzy dostało. No. Jeszcze dalej? Przy okazji też trochę miasto zwiedziliśmy.
Qualunque cosa debba fare, deve essere importante. Nie mogliśmy po prostu iść do jakiegoś medyka czy coś takiego? No, będzie trzeba te pióro zanieść, chociaż i tak nie mam ich zbyt wiele. 15. Co jest z nimi? Aha, tutaj. Idiota! Pregherai più tardi! Porco devo vedere! Demonio. Devo vedere Antonio! Attento! Lascia fare a me! Va a cercare Antonio! Cristo Ugo, fa come dice! Qua l'ultimo arrivato dagli ordini! Oh, ciao Vecchi! Che stanchezza! Ehi! Hey, svegliati! Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Rendetevi utili, fatele spazio. Mettila giù, qui. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuto. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare! Calma, calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori! Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Come vuoi. Tenetela. Mi spiace, piccola. Mi spiace! Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace! Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano. Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora! Porca puttana! Ben fatto. Lavori bene sotto pressione. Ha un bel caratterino. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te, a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara, se dovessi perdere. Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Serauditore. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro, anche se un po' grosso. Allora sai perché sono a Venezia? Me l'immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Ok. Przy okazji zobaczymy, ile w ogóle miasta udało nam się przejść. No patrzcie, gdzie my w ogóle jesteśmy. Naprawdę. Wiedzę, że to miasto będzie dosyć obszerne i tutaj chyba takich terenów pozamiejskich nie zobaczymy. I tutaj chyba nie ma takiego dojścia po prostu drogą lądową, tylko właśnie promem. Czy promem. To nie wiem, czy mogę nazwać to, co my, czym płynęliśmy, promem. Bardziej statek oczywiście. Kolejna część pieniędzy. Dobra, wiecie co właśnie? Przejmiemy sobie punkt widokowy. Róbmy tak.
Noga nam lewituje. Nieźle. Chciałem, że do wody po prostu będę musiał tutaj wskoczyć. Dobra. Dobra, może po prostu wykonajmy sobie... nie tu. Idźmy do tego wąsacza. Nie wiem nawet, jak on się nazywał tak naprawdę. I chyba się nie przedstawił nam je nawet. Nie pamiętam. Ale wie o nas ponoć więcej niż my o nim. Avanti. Prego. Posso offrirti qualcosa? Biscotti? Un caffè? Cos'è il caffè? Un preparato interessante. Me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. Dobrze, zdążyłem. Un po' maro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo, anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Né voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Vado a loro. Ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. I spotki FPS-u, już się bałem, że po prostu nagrywanie... Znaczy nie nagrywanie... Oj. Co się dzieje? Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque? Cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh. Va bene, posso farlo. Cioè, io non posso. Ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Soco. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci, su. To widocznie do tej pory byliśmy słabym asasynem, skoro nie potrafiliśmy robić coś takiego, co potrafi jakiś złodziejaszek, no bo na nich oni po prostu wyglądają. Nie rozumiem szczerze. A, tak. Aha, dobra, rozumiem. Afferra la sporgenza all'altezza del salto. Bardziej skomplikowane niż normalne. Beh? Com'era? Ho visto di meglio. Ah, oh, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari! Ale myślę, że zrobimy na... tam są te znaki. Dobra. Oj, shift. Najgorszy jest ten delay właśnie teraz. Opóźnienie. Chciałem po prostu się złapać, a tutaj i tak mi zauploadowało ten kliknięcie shifta. Lubię tu amigówki. È sempre più facile violare il mainframe dell'Abstergo. È come se sapessi quali dati cercare. Come se l'avessi già fatto. Skończona wiedza. Wietnam.
68. Jabłko musimy szukać, tak? Czy jabłka? Czy aby na pewno? Nie, takie zdjęcie było. Prowadząc młodych na spotkanie końca. 44. Po II wojnie światowej. Czy po wybuchu. Nie rozumiem szczerze. Ale wydawało mi się, że to. Nie rozumiem i tak, co kliknąłem. 1862. To nie jest wojna secesyjna przypadkiem? Tak zwane północ-południe? Nie rozumiem motywu przewodniego tej łamigłówki akurat. Innych rozumiałem to bardzo dobrze, ale tutaj tak naprawdę klikam, co popadnie. Aha, był... Wiem o co chodzi. Budda jakaś. Przedstawienie broni palnej. Bo to niby Chińczycy wymyślili, a potem Arabi podwalili, czy Turcy? Nie wiem. To nie. Trzeba mieć dobry wzrok, szczerze. Kiedyś miałem. Ej, naprawdę, nie wiem, gdzie to jest. Może się na tą prawą lupę będę bardziej patrzył, a nie jeżeli właśnie na sam obraz. O! Nie spodziewałem się, że tu... To było dosyć trudne, powiem szczerze. Dobra, obejrzyjmy sobie ten fragment. Coś takiego, dobra, otwórzmy wszystko. Aha, nie rozumiem. Chociaż mam prawo jeszcze nie rozumieć. Ale wiecie co, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do przyszłych odcinków. Teraz trzeba wszystko zrenderować tak naprawdę. Pozdrawiam, cześć.